co wnieśliśmy do projektu? Mili Państwo, powiem szczerze, Lorenzo, gdybym Cię nie znał, to nie byłbym odwagi pojechać na to pierwsze spotkanie, dlatego że tak naprawdę to nie wiedzieliśmy, co to jest. Nie mieliśmy żadnego pojęcia. Nie, Magda? Nie mieliśmy. Ale zdecydowaliśmy się, że rzeczywiście będziemy w tym uczestniczyć, a mogliśmy to tylko zrobić dlatego, że Beata, że tak powiem, oddała projekt Fundacji Aktywny Senior, no i zdecydowaliśmy się w tym uczestniczyć. Czyli z czym pojechaliśmy i co prezentowaliśmy? Przede wszystkim informacje o Uniwersytetach Trzeciego Wieku. To jest nasza siła. Ona będzie bardzo potrzebna, dlatego że ja jestem głęboko przekonany, że na końcu, jak Państwu uzasadnię i przedstawię, że właśnie osoby, które są w Uniwersytetach Trzeciego Wieku, będą też wspierały rozwój tego co-housingu w obszarze senioralnym. Bo jak Państwo zauważyliście, Dawid przedstawił bardzo szeroko co-housing, prawda, właściwie od oseska do seniora, a że tak powiem, my tutaj w ramach fundacji raczej skupiamy się na tym co-housingu senioralnym. Przedstawiliśmy obszar edukacji, prawda, tym, czym się zajmujemy, prawda, no i tak jak Państwo tam widzą. Zresztą nagrodą za to, o czym teraz mówię, jest wczorajsza wizyta w Uniwersytecie Trzeciego Wieku na Akademii Wychowania Fizycznego, kiedy usłyszeliśmy bardzo ciepłe słowa ze strony naszych partnerów projektu, że rzeczywiście te zajęcia, taki sposób edukacji no, jest bardzo interesujący i być może możemy być nawet pewnego rodzaju wzorcem. Dwa zdjęcia. Sztokło. Prawda? Moje pierwsze skojarzenie, no skoro tam są takie bloki, u nas są takie same, troszkę wyższe, troszkę inne kształty, to znaczy, że my też możemy w blokach myśleć o co-housingu senioralnym. To jest kolejny. Wygląda bardziej kolorowo po w nocy, prawda? To jest oczywiście kuchnia, czyli ta wspólna przestrzeń, która łączy, czyli kuchnia oczywiście nie tylko kuchnia, bo musi być oczywiście oprócz tego pokój spożywania posiłków, czyli jak to living room nazywamy, czy pokój wspólnego przebywania, czy wspólnego konsumowania tych posiłków. No to jest oczywiście grupa, akurat tu jesteśmy na jednym ze spotkań. Co wynieśliśmy? Nazywam to dobrą praktyką, dlatego że będziemy mieli opracowanych sporo dokumentów, które będą mogły pomóc w realizacji co-housingu senioralnego, czyli takich, powiedziałbym, wytycznych, które na pewno ułatwią nam dalszy rozwój tego modelu. Wzorce i kontakty. No, kontakty są niesamowite. Mieliśmy nawet okazję spotkać się z przedstawicielem francuskim, jak byliśmy w Sztokholmie, prawda? Okazuje się, że tworzy się europejska sieć co-housingu, czyli jakby możemy się w tej sieci za chwilę znaleźć, chociaż jak wiem, to chyba już jesteśmy, nie, Dawid? Prawda? Jakieś tam korespondencje prowadzimy, czyli po prostu niesamowita skarbnica wiedzy. Przekonanie, że to nas możliwe. No bo możliwe. A zaraz podam przykłady, jak to widzimy. Czyli tak, próba za... Bo żebyśmy sobie jedną rzecz zdali. Wydaje mi się, że najważniejszą rzeczą jest to, żebyśmy wykorzystali to, gdzie jesteśmy. Czyli żeby jakby nie zmieniać tej zasady, która u nas obowiązuje, że stary drzew się nie przesadza, prawda? Ja myślę, że ona dotyczy nie tylko polskiego kraju, ale również innych krajów Europy. Skoro nie, to znaczy, że idźmy z pomysłem do miejsca zamieszkania tych ludzi. No i taki pierwszy pomysł, który się tutaj urodził, to jest tworzenie co-housingu w klatce schodowej lub klatkach schodowych tych naszych blokowisk. Takim pierwszym miejscem, w którym myślimy, że nam się to uda, albo będziemy nad tym pracowali, są Popowice. Popowice, czyli to nasze najbliższe osiedle, przy którym w ramach którego tutaj jesteśmy. Dlaczego Popowice? Po pierwsze dlatego, że no, mamy tam sporo osób, które przeszły różnego rodzaju szkolenia, wolontariusze, ludzie, którzy tam mieszkają i mają z nami kontakt. Czyli zakładamy, że mają jakieś już zaufanie do nas, że coś możemy wspólnie zrobić. No, zapytamy tak, no dobrze, jak to teraz zrobić w klatce schodowej? No z tego, co wiemy, to w klatkach schodowych u nas, w Polsce, przynajmniej we Wrocławiu, mówmy nawet w Popowicach, są puste strychy, wózkownie czy jakieś inne przestrzenie.
Gdyby nam się udało dogadać się z, powiedzmy, z mieszkańcami takiej klatki schodowej lub kilku klatek schodowych, prawda, to wtedy istnieje szansa, że moglibyśmy pomóc w zaadoptowaniu jakiejś części lokalowej na części wspólne, te biesiadne, te powiedziałbym edukacyjne, te miejsca spotkań. To byłby jeden pomysł. Drugi pomysł to jest taki, mianowicie, że dużo budynków, wieloma budynkami zarządza gmina z kolei, prawda? To nie muszą być osoby tylko bogate czy tylko biedne, to nie o to chodzi, prawda? Ale zakładamy, że będziemy celowali do tych grup, gdzie powiedzmy w jakąś tam większość stanowią osoby w wieku dojrzałym, prawda? Bo to też nie chodzi o to, żeby to tylko byli starsi ludzie w jednej klasy, dlatego że znów tworzymy tak zwaną gettyzację, prawda? Nie o to nam chodzi. Chodzi nam o to, żeby ta różnica, te różnice międzypokoleniowe występowały. I gdyby się okazało, że też są takie przestrzenie, gdzie można by gospodarować i możemy ten model wprowadzać, to byśmy to chcieli robić. Tak naprawdę to są zadania nasze na przyszłość. My jako fundacja i całe otoczenie osób, z którymi współpracujemy, będziemy się starali te rzeczy rozwijać, doświadczać i próbować to realizować. Dziękuję bardzo.